Hej, cześć, to jest Max, znowu z kolejnym unboxingu. Tym razem będzie to gra Wasteland 2, edycja Strażnika. Jak pamiętacie, zapowiadałam wam, że będzie unboxing tej gry i tej edycji i że będzie z niej seria, więc pewnie po unboxingu od razu zacznę się za nagrywanie wam odcinka. Wygląda pudełko o tako z przodu. To jest gra twórcy Briana Fargo, który stworzył kultowego Fallouta, czyli moje ulubione twórcy moje, jest twórcą mojej ulubionej gry. To zdejmujemy, bo to jest taka, można by powiedzieć, taka ochrona. I też, żeby było, że to jest edycja strażnika. Tak oto wygląda na gołe, gołe. Tutaj jest z tyłu ten robopająk z karabinem. I jest taka pudełko z grą. Normalne pudełko. Otwórzmy je sobie. W środku mamy kod na Wasteland 1. Pudełko się. Tutaj tam prawie to wszystko wygląda tak samo, tylko że tu jest jedna osoba więcej. Czyli fajnie. Tutaj mamy plakat tego pająko robota. A tu mamy plakat całej drużyny naszej. O Jezus Maria. Się składa. Robię wszystko jedną ręką, tak jakbym był Rojem. Bo on zawsze jedną ręką nagrywa unboxingi. W ogóle niewygodnie tak jest nagrywać. Jezus Maria. Już ja w tym telefonie swoim nowym nie mam pauzy, nie mogę włączyć podczas nagrywania, widzę. God damn it. Tutaj kolejna mapa. Taka jakby zniszczona, że ma kilkadziesiąt lat. Zrobiona, bardzo fajna. Tu są miejsca, czyli jak to pewnie planowali, gdzie mają iść. No, to miejsce naszej grupy. O tu fajnie strasznie zrobiona, taka zakrwawiona. O, nasz znaczek, bardzo fajne. Takie zjedzone przez lata, wiecie. Lata świetlności tej rzeczy minęły, że tak można powiedzieć. Bardzo fajnie to wygląda. Tu mamy pocztówki, które odpakuję. Jak łatwo zeszło. To jest pocztówka jakby barda takiego, jak się nazywa? No, pustkowi. Tu nie wiem, jakiś dzipun. O, mój ulubiony robot z serii Fallout. Bardzo go lubiłem. Jakaś dziewczyna. I nasz główny Desert Ranger, czyli obrońca pustkowi. No, się. Położymy tam. No i co tu mamy? Instrukcja polowa strażnika. Ale będzie czytania. Będzie czytania. Teraz, żeby takie coś dostać, to tylko trzeba kupić edycję, kurde, kolekcjonerskie. Nie tak jak kiedyś podobno były tylko takie. Teraz co? Teraz tylko w edycjach kolekcjonerskich takie są. Przepraszam, że się zacinam, ale nie wiem co mówić. Oto co, tak to wygląda. Taka książka. No i co, tutaj pudełko ułożę. No i co, no i jajko Max. Nie? Tu coś sobie to rozłożę. I sobie zrobię fotę. Mapa. Nasza. I gra. Okej, okay, to czyli tyle rzeczy się uzbierało, więc tak trochę tego było. Edycja bardzo fajna. Wiem, że dawno już wyszedł Wasteland, ale ja dopiero mam teraz, bo wtedy inną grę kupiłem zamiast Wastelanda. W ogóle zamiast tego Wastelanda to miał być Far Cry 4, ale już nie mieli go, to zamówiłem sobie Wastelanda. Teraz będę sobie zamawiał jutro Far Cry'a. Okej, okay, ale to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mój Las Max i cześć!